Radek mieszkał ze swoim ojczymem, panem Grześkiem. To był twardy gość z zasadami. Kiedyś pogonił dzielnicowego z siekierą. Od tamtej pory okoliczne łotry mówili na niego siekiera. Więc siekiera handlował rozrobionym spirytusem. Pół litra kosztowało 10 zł. Niekiedy moim i Radka zadaniem było załatwienie flaszki siekierówy. Jaranie ogarniał Borygo. Ta, Borygo, młody szczypior z przedmieścia. Jako nastolatek zerwał się z domu i handlował skanem pod teatrem i w parku. Tam właśnie zobaczyłem go po raz pierwszy.